Przesłanie, przykłady nam dane, pamiętam. Polacy walczą o zachowanie lub odzyskanie swego państwa od 250 lat kosztem wielkich ofiar. Czy wejście Polski do Unii Europejskiej rozwiązało problem bezpieczeństwa kraju? Wydawało się, że Polacy mogą odejść od heroicznej tradycji walki o niepodległość. Godło państwa, drapieżny orzeł, zamienił się w orła z czekolady. Z białej czekolady przygotowany specjalnie na dzisiejszy dzień, na dzisiejszą uroczystość, orzeł, który może. Tak jak... Arony do góry, kciuki do góry! Takie kciuki do góry, tak jak cieszymy się! Rozgorzała ostra walka o to, kto ma kontrolować tradycję niepodległościową, jak pokazały wydarzenia wokół Marszu Niepodległości kilka miesięcy później. Kto ma rację w tej walce o tradycję, gdy Unia Europejska znalazła się w kryzysie? Mr. Nigel Farage. Żyjemy w wieku, w którym różnice między zwykłymi wyborcami a europejską klasą polityczną pogłębiają się z dnia na dzień. Muszę pana zapytać, po wysłuchaniu pańskich słów dzisiejszego ranka, na jakiej planecie pan żyje? Stwarza pan pozory, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Unia Europejska jest pogrążona w głębokim kryzysie strukturalnym. Grecja, Portugalia i Irlandia nie przetrwają dalej w strefie euro. Duńczycy zerwali z zasadami układu z Schengen i chwała im za to, ponieważ całkowita swoboda przemieszczania się ludzi to jedna z najbardziej nieodpowiedzialnych rzeczy, jakie wprowadzono. Większość Polaków chce pozostać w Unii Europejskiej, ale wielu obawia się islamu. Czy potrzeba reinterpretacji tradycji polskiej, jak uczynił Jan Klata w adaptacji trylogii Sienkiewicza? Oto Polsce grozi najazd muzułmanów. Polacy zamykają się w groteskowej twierdzy i powracają do bohaterskiej tradycji walki. Czy to drwina z polskiej paranoi, czy raczej przeczucie wizjonera pod maską błazna? Obóz niepodległościowy czekał na wielką wojnę ludów jako okazję wyzwolenia kraju. Pierwsza wojna światowa obaliła imperia wielonarodowe. Walki zakończono w oparciu o 14-punktowy plan pokojowy amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona. 13 punkt tego planu żądał niepodległości Polski. Wilson wprowadził zasadę samostanowienia narodów do polityki światowej. Ale sekretarz stanu Robert Lansing ostrzegał, że to niebezpieczna naiwność i miał rację. Samostanowienie narodów nie uchroniło świata przed wojnami, a rozpaliło nacjonalizmy. Po II wojnie światowej powoli rodziła się idea nowego imperium wielonarodowego pod postacią Unii Europejskiej. Czy ma to być Europa ojczyzn, jak chcieli ojcowie założyciele? Czy państwo federalne, tak potężne, że zdolne przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym i globalnym korporacjom? Czy w globalnym świecie silna tożsamość narodowa jest wadą czy zaletą? Obóz niepodległościowy czekał na wielką wojnę ludów jako okazję wyzwolenia kraju. Pierwsza wojna światowa obaliła imperia wielonarodowe. Walki zakończono w oparciu o 14-punktowy plan pokojowy amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona. 13 punkt tego planu żądał niepodległości Polski. Wilson wprowadził zasadę samostanowienia narodów do polityki światowej. Ale sekretarz stanu Robert Lansing ostrzegał, że to niebezpieczna naiwność i miał rację. Samostanowienie narodów nie uchroniło świata przed wojnami, a rozpaliło nacjonalizmy. Po II wojnie światowej powoli rodziła się idea nowego imperium wielonarodowego pod postacią Unii Europejskiej. Czy ma to być Europa ojczyzn, jak chcieli ojcowie założyciele? Czy państwo federalne, tak potężne, że zdolne przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym i globalnym korporacjom? Czy w globalnym świecie silna tożsamość narodowa jest wadą czy zaletą?